podczas mojego referatu chciałbym, żebyśmy wspólnie dzisiaj udali się w pewną podróż od końca XVIII wieku do tak naprawdę dnia dzisiejszego. Chciałbym w dzisiejszym referacie pokazać Państwu pewien komponent łączności, przeszłość z teraźniejszością, z którego historycy mogą korzystać. Proszę Państwa, podczas dzisiejszego referatu postanowiłem spojrzeć z innej perspektywy, to znaczy z przestrzeni. Połączyłem badania klasycznego historyka, metody, klasyczne metody historyczne z badaniami przestrzennymi, tak zwanego GIS-u historycznego, innymi słowy Historical Geographic Information System. Proszę Państwa, to nic innego jak ukazanie pewnej historii na mapach. Skąd czerpię swoją wiedzę? Proszę Państwa, wiedzę na temat moich badań, czyli przemian dotyczących zasobów naturalnych, zagospodarowania lasów, pastwisk, użytkowania tych pastwisk, ale przede wszystkim historii zasobów, o których dzisiaj tak długo mówimy. Węgla, drewna, użytkowania, wypasu bydła i tak dalej, czerpię z dwóch najważniejszych archiwów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, jedno z największych archiwów, około 14 km akt. Mam tu niebywałą okazję, że dokumenty, o których dzisiaj będę mówił, będę Państwu przedstawiał, jeszcze nikt i z nich nie korzystał. Dosłownie przy mnie otwierano dokumenty, zakładano metryczkę. No, jest to pewna euforia, kiedy patrzę się na takie dokumenty, mapy, a szczególnie, proszę Państwa, to coś, co jest związane z historią mówioną, ponieważ Austriacy, rozstrzygając konflikty między dworem a wsią, bardzo często chodzili od mieszkania do mieszkania i prowadzili wywiady. Proszę Państwa, drugie archiwum to oczywiście Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haushof, Ministerium des Innern, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zdjęcie zrobiłem 3 dni temu. Dosłownie wróciłem świeżutko z badań z Wiednia i za kilka dni znowu jadę. Proszę Państwa, w Wiedniu jest podobna historia tych spraw galicyjskich, tych chłopskich, mieszczańskich. Nikt nie bada. Mam tą niebywałą okazję. Dominium rozwalów. Dominium, czyli podstawowa jednostka funkcjonowania administracji terytorialnej od końca XVIII wieku do 1867 roku. Na slajdzie, proszę Państwa, widzimy piękne pieczęcie, czarne pieczęcie sadzowe. Każdej wsi, oczywiście to nie są wszystkie wsie, które pochodziły z dominium, ale przede wszystkim nawet przysiłki jak Kochany. Widzimy po prawej stronie para, która pięknie przytula się i tańczy do muzyki. Proszę Państwa, pieczęcie zachowane w bardzo, bardzo dobrym stanie. Na każdym dokumencie, który za chwileczkę będę również prezentował Państwu, który na przykład był składany do władz austriackich, były takie pieczęcie, takie oczywiście, również lakowe i tak dalej, czyli dominium rozwalów. Z czego składało się, z jakich wsi składało się dominium rozwalów, czyli z miasteczka rozwalów oraz miejscowości katastralnych, inaczej miejscowości podatkowych, czyli rozwalów, wsie, Wągów, Brandwica, Harzewice, Dąbrowa Rzeczycka, Jaskowice, Musików, Pilków, Ruda Jaskowska, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka oraz oczywiście duże przysiłki, takie jak Kępa Rzeczycka, Kochany, Księże, Kolano. I proszę Państwa, to jest akurat mapa prezentująca Galicję na podstawie mapy Karla Kummerera z 1855 roku i reorganizację struktury administracyjnej. Widzimy, że w tym czasie, w 1867 roku, zostały zlikwidowane cyrkuły i powstały powiaty polityczne. Widzimy na samej północy powiat tarnobrzeski, w którym mieściło się dominium Tarnobrze. I proszę Państwa, idźmy dalej. Na mapie Karla Kummerera widoczny dokładnie z podziałem katastralnym, z podziałem podatkowym we wschodniej części powiatu tarnobrzeskiego mamy dominium Tarnobrze.
wygląda na tej mapie, wygląda to w ten sposób. Są to wsie, które składały się bezpośrednio. Proszę Państwa, co jest bardzo charakterystyczne ze względu na historię służebności gruntowo-leśnych dla dominium rozwadowskiego. Widzimy, proszę Państwa, stany zalesienia. Mamy Jaskowice, mamy Rzeczycę Okrągłą, mamy przysiłek Kochany, miejsca, gdzie było najwięcej lasów, jak również na zachód od Harzenice, na zachód od Rozwadowa. Proszę Państwa, umiejscowienie lasów, stany zalesienia będą miały niebagatelne znaczenie w późniejszym czasie. Proszę Państwa, służebności gruntowe i leśne w dominium Rozwadów. Proszę Państwa, może nie będę mówił z prawnego punktu widzenia, czy z kodeksu cywilnego z 1811 roku były służebności gruntowe, czyli servitutes pregiorum, tylko pójdźmy w stronę historii ludzi. Proszę Państwa, chłopi i mieszczanie postrzegali służebności jako ich odwieczne prawo do korzystania z dworskich nieruchomości, z lasów, łąk, pastwisk, z rzek, można powiedzieć ze stawów rybnych, tak? Korzystali do czego? Do moczenia konopi, do pobierania drewna opałowego, drewna budowlanego na wszystkie sprzęty gospodarskie, na reparacje, na budowę nowych budynków i tak dalej. No i drewno opałowe, co było, proszę Państwa, kwestią egzystencjalną dla najliczniejszych grup społecznych, dla mieszczan, dla chłopów. Proszę Państwa, pobierano również ściółkę leśną. Ściółka, proszę Państwa, zawsze mieliśmy deficyt słomy, więc ściółka leśna była bardzo, bardzo ważna nie tylko do opory, ale również do gacenia, tak? Czyli do ocieplania budynków w czasie zimy. Zatem służebności gruntowo-leśne funkcjonowały od dawnych czasów na zasadzie zasiedzenia, na zasadzie przywilejów, nadań dla konkretnych miejscowości. Austriacy, gdy weszli w 1772 roku na teren całej Galicji, jak również dominium Rozwadów, nie zlikwidowali tych służebności, jedynie je troszeczkę ograniczyli. Jedynie tak, że chłopi, jak również z dominium rozwadowskiego, nie mogli jedynie zbierać kwiatów na łąkach pańskich. Natomiast wszystkie inne prawa funkcjonowały. Zatem jakie to były prawa? Jakimi prawami dysponowali chłopi z dominium oraz mieszkańcy miasteczka Rozwadów do nieruchomości dworskich? Proszę Państwa, występowanie praw służebnych w całym powiecie tarnobrzeskim. Proszę zobaczyć, niemal wszystkie miejscowości dysponowały różnorodnymi prawami służebnymi do obcej nieruchomości, w tym przypadku dworskiej. Tutaj mamy dominium, oczywiście nasze dominium i rozwadowskie. I teraz tak, służebności powodu drewna opałowego. Niemal wszystkie miejscowości, które oprócz Bratwicy, tak? W sumie nie wiadomo dlaczego, żadne dokumenty nie zachowały się do tej miejscowości. Dalej, drewno budowlane. I teraz widzimy właśnie tam, gdzie występowały największe stany zalesienia, tam mieszkańcy mogli za darmo pobierać z lasów drewno budowlane. Dalej, proszę Państwa, występowanie ściółki leśnej. Jedynie jedna miejscowość, gdzie zawsze był deficyt ściółki leśnej, mogła bezpłatnie pójść do lasu, zagrabić i na plecach przynieść. Bo najczęściej przynoszono drewno, ściółkę leśną, czy inne surowce jak maliny, grzyby, po prostu na plecach. Dalej, występowanie służebności bydła, wypasu bydła na pastwiskach i w lasach dworskich. Wypas świń, tuczenie świń w lasach, to była rzecz zupełnie normalna. Nawet jeszcze współcześnie takie sytuacje mają miejsce. Natomiast wypas bydła na pastwiskach dworskich to była kwestia egzystencjalna dla utrzymania bydła. Bardzo często utrzymanie krowy to było postrzeganie krowy jako żywicielki rodziny. Szczególnie dla takich grup, jak na przykład zagrodnicy czy komornicy. Osoby, które nie dysponowały, jak na przykład kmiecie, polem, które mogły uprawiać. Dalej, proszę Państwa, do 1848 roku trzeba powiedzieć to jasno, że w dominium rozwadowskim występowały notoryczne konflikty. Notoryczne konflikty o ograniczenie praw służebnych chłopów i mieszczan. Dlaczego dwór, dlaczego sędzia dworski, tudzież służba dworska ograniczała? Proszę Państwa, służebność zawsze była problemem. Zawsze była problemem dla właścicieli ziemskich. Zawsze była pewnym ciężarem. Ludzie, chłopi,
bardzo często przychodzili bez konkretnego planu, mogli wycinać drewno w niektórych rewirach, dlatego ograniczano, próbowano przynajmniej ograniczać te prawa. I tak, proszę Państwa, na slajdzie mamy skargę sołtysów z Jastkowic, mówiącą, że sędzia im obiecał drewno opałowe, że sędzia im obiecał i słowa nie dotrzymał. I proszę Państwa, to jest pierwsza skarga do pierwszego etapu jurysdykcji patrimonialnej, czyli sądowniczej, do dworu. Chłopi, czyli w tym przypadku sołtysi z Jastkowic, nie otrzymali pożądanej pozytywnej decyzji, zgłosili swoją sprawę do cyrkułu. Cyrkuł odmówił. Następnie złożono to ministerium des Inner, czyli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wiedniu i otrzymali pozytywne ogłoszenie wyroku. To oznacza, proszę Państwa, bardzo ważną rzecz, bardzo ważną konsekwencję w przyszłości. Proszę Państwa, tak wyglądają, wiem, że jest nieczytelny, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jest to arkusz, baza danych, która przedstawia niemalże całe dominium rozwadowskie, czyli wszystkie miejscowości, w których istniały prawa służebne. Proszę Państwa, Austriacy byli bardzo, bardzo, bardzo dokładni. Każda teczka zawiera tak dokładne rzeczy, jak dokładną liczbę gospodarzy, którzy mieli te prawa, jakie prawo, jaki był rewir do 1848 roku. Następnie dokumentowali wszystkie konflikty od 1848 roku, czyli od czasu zniesienia poddaństwa do czasu rozpoczęcia wielkiego procesu regulacji i zniesienia służebności gruntowo-leśnej, który zaczął się w 1857 roku i trwał nieprzerwanie do końca XIX wieku. Proszę Państwa, był to bardzo trudny proces, szczególnie dla dominium rozwadowskiego, ponieważ jak zobaczymy na kolejnych slajdach, w każdej miejscowości dochodziło do konfliktów, a konflikty kredytowały ustalenie procesu. Proszę Państwa, w sądach, w całej Galicji doszło do 30 tysięcy procesów o prawa służebne, czyli był to ewidentny konflikt, który powołano świadków. Szukano dokumentów przede wszystkim sprzed 1772 roku i pisemnych dowodów, które mogły wskazać, tak, ci chłopi mieli prawo do korzystania z gruntów dworskich. I proszę Państwa, proszę spojrzeć na ten czerwony wykres, z tej strony. Jedynie w jednym miejscu w Rozwadowie między parafią a dworem doszło do porozumienia, natomiast w innych miejscowościach wszędzie doszło do wyroku. Do wyroku sądowego, który mówił, albo macie to prawo, uznajemy wam i dwór ma wam odstąpić jakąś rekompensatę, albo wy tego prawa nie macie. Jak to wyglądało na mapach? Proszę Państwa, wielkość odszkodowania, czyli które miejscowości, w których miejscowościach zostało zniesione prawo służebne, proszę zobaczyć na tle całego powiatu tarnobrzeskiego, niemal wszystkim miejscowościom uznano prawa służebne, również tym, które niekiedy stanowiły ekonomię sandomierską, później dobra generalne. Natomiast niemal wszystkim miejscowościom w dobrach lubomirskich uznano to prawo służebne. Co to oznaczało? Dwór był wówczas zobowiązany do przekazania ekwiwalentu fizycznego, czyli lasu, pastwiska, łąki lub pieniędzy. I teraz, proszę Państwa, komisje lokalne, które wówczas tam pracowały, miały instrukcję. Jeżeli wykup tych praw czy odszkodowanie dla gmin zagrozi egzystencji konkretnym chłopom czy konkretnym mieszkańcom, należy wykupić konkretne prawa ekwiwalentem, czyli przekazać, odgrodzić, wydzielić od obszaru dworskiego konkretny las lub łąkę. I teraz, proszę Państwa, w całym dominium jedynie Jastkowice otrzymały ekwiwalent i przysiłek kochany, który tutaj nie jest jeszcze zaznaczony. Proszę Państwa, natomiast kolejna mapa pokazuje wielkość odszkodowania zniesionego prawa w formie pieniężnej. Czyli konkretne gminy otrzymały i to, albo to, albo to, czyli pieniądze albo ekwiwalent. Proszę Państwa, co z tego wynika?
Na wskazanej mapie możemy przede wszystkim wyciągnąć wniosek taki, że komisja lokalna, czyli austriacka komisja lokalna, która przybyła i na te tereny i wskazywała, jak sytuacja wygląda, która powiedzmy była tym ciałem rozwiększym między chłopami a dworem, wskazała, że są to miejscowości zamożne. Że wykup praw służebnych, pozbawienie chłopów korzystania z dworskich nieruchomości nie naruszy egzystencji, czyli przekazali konkretne pieniądze, a najczęściej co robiły gminy wiejskie, otrzymawszy te pieniądze? Kupowały lasy od dworu bądź w innych miejscach, żeby zabezpieczyć swój byt na przyszłość. Ponieważ jeżeli gromada konkretna kupi opał, budulec, to w pewnym momencie te pieniądze się skończą. Tak? Więc bardzo często wykazywano się tym pragmatyzmem. I proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia na te konflikty między dworem a chłopami, jakie występowały. Proszę zwrócić uwagę, zobaczyć, jak wyglądały porozumienia między dworem a wsią w kwestii zniesienia służebności w drugiej połowie XIX wieku. I to są miejscowości, gdzie dwór doszedł do porozumienia z gromadami chłopskimi. Dlaczego? Przede wszystkim te miejscowości, południowe miejscowości, to była dawne dobra kameralne, dobra królewskie, gdzie bardzo często we wszystkich dokumentach podkreślano pisemnie, tak, ci chłopi mają to prawo, natomiast prywatni właściciele, którzy w miejscowościach pozostałych miały swoje nieruchomości, oni dążyli do tego, żeby takie wzmianki pisemne nie były stosowane. Oznacza to, że te kwestie były pomijane z różnych sumariuszach podatkowych. Nie wpisywano, przemieszano. Chłopi nie umieli czytać. Jeżeli był jakiś pisarz pokątny, to albo uciekał przed dworem, albo po prostu się krył i nie chciał takich dokumentów również czytać z obawą o zemstę. Proszę Państwa, natomiast spójrzcie, przymusowe wyroki w kwestii zniesienia służebności w drugiej połowie XIX wieku, czyli mamy prawie całe nasze dominium. I co to oznaczało w dalszej kolejności? Proszę Państwa, to akurat ten slajd pokazuje konflikty o służebności między wsią a dworem do czasu zniesienia praw, czyli najczęściej do 1848 roku. Proszę Państwa, mapy i badania przestrzenne pokazują jasno, tam gdzie występowały konflikty w latach 1772-1848 roku, konflikty eskalowały w dalszym ciągu, czyli eskalowały i rzutowały na proces zniesienia praw chłopskich i mieszczańskich. Natomiast, proszę Państwa, tam, gdzie dochodziło, występowały dobre relacje, mamy do czynienia z porozumieniami. Proszę Państwa, na końcu ten komponent przyszłości z teraźniejszością. To jest wyciąg z mapy katastralnej z 1864 roku, który wskazuje ekwiwalent leśny dla gminy Jastkowice. I proszę Państwa, od 1864 roku ten ekwiwalent się nie zmienił. Gmina dalej użytkuje swój las niemal w identycznych ramach. Proszę spojrzeć. Jeżeli przeprowadzimy tak zwaną georeferencję, czyli naniesiemy układ współrzędnych, to możemy wyciągnąć następujące wnioski. Gmina nie kupiła, nie sprzedała i podobnie użytkuje swój las od 1864 roku. Proszę Państwa, podsumowując, nie przesadzając już czasem, proces dotyczący zniesienia praw służebnych w całej Galicji to przede wszystkim walka o surowce między pewnymi dwoma grupami społecznymi. Niemniej we współczesnej historiografii następuje pewna redefinicja pojęć. Oznacza to, że to nie jest marksistowska walka klas, tylko źródła ewidentnie jasno pokazują, że to jest walka o egzystencję. To jest walka o to, żeby chłopi i jedna i druga grupa społeczna nie traciła, ale żeby mieli czym ugotować, żeby mieli ciepłą wodę w lesie, w zimie, żeby zapewnić sobie byt dla swojej rodziny. I tym akcentem bardzo dziękuję.